Już po raz 18 Warszawa staje się światową stolicą muzyki za sprawą jednego z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych – konkursu Chopinowskiego. Od 1927 roku to wielkie święto muzyki odbywa się w Filharmonii Narodowej. Jako polityk i dyplomata, a jednocześnie miłośnik Chopina i muzyk amator, chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów na temat związków muzyki i dyplomacji. Bohater konkursu, Fryderyk Chopin, nie tylko wplatał wątki patriotyczne do swoich kompozycji, czego przykładem jest skomponowana w Paryżu Etiuda rewolucyjna, przepełniona rozpaczą po upadku Powstania Listopadowego i zajęciu Warszawy przez Rosjan. Kompozytor zwracał także uwagę na sprawę polską, grając w salonach arystokracji za granicą, czy przeznaczając dochody z występów na cele patriotyczne, na przykład dla weteranów Powstania Listopadowego. Taki koncert dał Chopin w londyńskim Guildhall. Związki Chopina z dyplomacją są niekiedy wręcz dosłowne. Mało kto wie, że budynek w Paryżu, w murach którego światową karierę rozpoczął Chopin, jest obecnie rezydencją ambasadora RP. Muzyką Chopina wręcz oszałamiał w USA Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kompozytor i dyplomata. Trafiając grą do serc Amerykanów, wykorzystywał muzykę do realizowania spraw najwyższej wagi, działań na rzecz niepodległości Polski. Jak pisał we wspomnieniach, muzyka i patriotyzm stanowiły dla niego jedność. Często mówi się, że dyplomacja jest sztuką gry na wielu instrumentach. Niczym w orkiestrze, każdy dyplomata ma swoją partię do odegrania. Zachęcam Państwa do śledzenia działań polskiej dyplomacji, ale w tym szczególnym czasie do delektowania się muzyką Fryderyka Chopina i oglądania 18. konkursu chopinowskiego.